12a, paragraf 12 wycofany. Będę się tego poprawkami. Relacje między bardzo Zapiszmy taką bombę. Coś pisze. Bardzo pismo, nie? Polityku. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej zabranie liczby zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg od lików i oświetlenia na 2013 roku. Pominę preambułę, paragraf 1. Ustalecie następującą listę rankingową zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg od lików i oświetlenia na 2013 rok. Teraz będę długo czytał. Punkt pierwszy. Remont chodników ulicy Jakuba po stronie numerów nieparzystych i parzystych. A musimy to czytać, bo wszyscy mamy to przed oczami. Nie, no przeczytajmy. Jest, ja z przyjemnością przeczytam. Punkt 2. Remont chodnika ulica Bożego Ciała w stronie numerów nieparzystych na odcinku od ulicy Józefa do pracy Wolnica za wyjątkiem odcinków przed bankami. Punkt 3. Remont chodnika ulica Jabłonowskich po stronie numerów nieparzystych na odcinku od ulicy Czapskich do ulicy Zańcackiej od numeru 9 do numeru 14. 4. Remont chodnika ulica Gazowa po stronie numeru nieparzystych od ulicy Zmynitackiej do ulicy Świętego Warzyńca. 5. Remont chodnika ulica Felicjanek po stronie numerów nieparzystych. 6. Remont chodnika ulica Kremerowskiej po stronie numerów parzystych. Remont chodnika ulicy Trinitarskiej od ulicy Mostowej do ulicy Gazowej. 8. Remont jezdni ulica Kamienna na odcinku numeru 43-45. 9. Remont chodnika ulicy Mostowej wzdłuż numeru 3 i 5 i wzdłuż numeru 3 i 5 metrów za nim oraz na rolnik z ulicą Trynitarską. 10. Remont chodnika ulica Mostowa po stronie numeru 4. 11. Remont chodnika ulicy Gazowej po stronie numeru parzystych. Ulica Grabowskiego. Remont chodnika po stronie nieparzystej na odcinku od ulicy Pawlikowskiego do ulicy Kochanowskiego. 13. Remont chodników ulica Towarowa. 14. Remont Zawikosata. 15. Remont chodnika ulica Krakowska na odcinku od ulicy Świętej Katarzyny do ulicy Skałecznej po stronie numerów nieparzystych. 16. Remont chodników ulicy Orzeszkowej. 17. Remont chodników ulicy Wygoda. 18. Remont chodnika ulicy Lenartowicza po stronie numerów nieparzystych. 19. Remont chodnika ulica Krowoderska na odcinku od ulicy Ślad do ulicy Słowiańskiej po stronie numerów nieparzystych. 20. Remont chodnika ulica Krzywa na odcinku od numeru 10 do numeru 12. 21. Remont chodnika ulica Pędzików na odcinku od ulicy Wróblewskiego do ulicy Helców po stronie numerów nieparzystych z wykorzystaniem i przełożeniem płyt chodnikowych i krawężników będących w dobrym stanie technicznym. 22. Ulica Wróblewskiego. Wymiana pękniętych i uszkodzonych płyt chodnikowych po obydwu stronach ulicy z wykorzystaniem i przełożenie płyt chodnikowych i krawężników będących w dobrym stanie technicznym, likwidacja zapadliska w chodniku na wysokości kamienicy nr 3, uzupełnienie i ustawienie krawężników wokół osiednych drzew. 23. Remont chodników ulicy Wiśnia z oświetleniem. 24. Remont chodników ulica Gołębia z oświetleniem. Pozycja 25. Remont chodnika ulica Studencka na odcinku wzdłuż muru klasztoru Ojców Kapucynów oraz kamienicy nr 14. 26. Pozycja. Remont chodnika ulica Biskupia na odcinku od numeru 3 do ulicy chodnika Siemierackiego po stronie numerów nieparzystych na odcinku pomiędzy ulicą Renatowicza a ulicą Parmeńską. 9. Remont schodów na wałach pisanych na bulwarze Czerwieńskim. 50. Remont narożnika chodnika ulicy Staszewskiego pod Zamrze przed księgarnią. 51. Remont chodników przy ulicy Morawskiego obie strony. 52. Remont chodników przy ulicy Smoleńsk obie strony, w tym zwiększenie wymiarów higiennych i utworzenie brakujących. 53. Ulica Jabłonowska. Remont krawężnika przy pasie zieleni przy placu Władysława Sikorskiego. lista, po pierwsze, czy żeby radni wiedzieli, nad czym głosują, że będą głosowali nad listą, którą komisja, znaczy ani radnych, przynajmniej niektórych z tych ulic nie obejrzała. I to, żeby radni sobie zdawali sprawę. A druga rzecz, no, ta lista, która obowiązywała, która jest w tej uchwale, wyszła z komisji, która w związku z tym jest, która uległa, że tak się wyrażę, niewielkim poprawkom, bo myśmy scalili niektóre rzeczy, natomiast generalnie żeśmy nie nanieśli jakichś radykalnych poprawek, wykreśliliśmy tylko ulice, które zostały już zrobione. No więc ta lista rankingowa jest listą rankingową, która była uchwalona przez poprzednią Radę. I myśmy w zeszłym roku przyjęli zasadę, że będziemy kontynuowali pracę poprzedniej Rady. A teraz robimy to, gdyby ta poprawka miała przejść, no to wyrzucilibyśmy pracę Komisji Architektury, do której 10 radnych należy, czyli organ największy, to w zasadzie można się wypisać z Komisji Architektury, bo po cholerę przychodzić za przeproszeniem na te sesje, siedzieć czasami po 4 czy po 5 godzin, dyskutować nad jakimiś projektami, kiedy potem ktoś pisze i zgłasza poprawkę, no mógł przyjść na Komisję Architektury, zgłasza poprawkę, która zupełnie wywraca listę rankingową uchwaloną jeszcze w poprzedniej kadencji. No ja się pytam, na jakich podstawie, czy tam nie było żadnego uzasadnienia. No po prostu pan Jakubowski przedstawił listę i uznał, że po prostu on wie lepiej, tak, niż radni, którzy przychodzą na każdą komisję architektury. No, to znaczy, innymi słowy, trzeba złożyć rezygnację i po prostu... Od poprzedniej kadencji wiele rzeczy się zmieniło. Niektóre ulice zostały wyremontowane, inne natomiast, czy pod wpływem różnych nieszczęśliwych przypadków, czy też robót, zostały zniszczone, więc uważam, że akurat propozycja radnego Jakubowskiego jest jak najbardziej ta poprawka zasadna, dlatego jeszcze na zakończenie chciałbym złożyć wniosek o głosowanie nad całym projektem uchwały bez dyskusji. Już wniosek złożyła Pani. Ale to jest inny wniosek. Jeden jest o poprawkę do dyskusji, a to jest wniosek o uchwałę. Proszę Państwa, przegłosujemy wniosek. Przepraszam, jeszcze ja się zgłaszam do głosowania. Wniosek formalny. Wniosek był złożony. Wniosek formalny w sprawie głosowania tej poprawki. Głosujemy wniosek Pani Zarzyckiej o przyjęcie poprawki bez dyskusji. No to właśnie ja wniosek formalny. Do tego, w każdym razie, no tak, no głosowanie tego imiennie. Aha, no to jak jeszcze nie głosujemy. No tak, ale głosowanie... Poprawki Pana Jakubowskiego... Nie głosujemy, czy zamknąć dyskusję nad poprawką, czy nie zamknąć, Panie Krzysztofie. No dobrze, no ale mogę zgłosić. No dobrze, rozumiem? O uchwałę chodzi o poprawkę Pana Jakubowskiego, żeby to głosować nie uchwały, a nie wniosku formalnego. Niech Pan da, tylko napisze uchwałę. Proszę Państwa, kto jest za wnioskiem Pani Zarzyckiej o głosowanie bez dyskusji? Trzynaście osób jest za wnioskiem. Kto jest przeciw? 6 osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma. 13 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących. Proszę Państwa, wniosek, proszę powtórzyć wniosek jeszcze o głosowanie. Wniosek o głosowanie całego projektu uchwały bez dyskusji. Jest wniosek o głosowanie. Skandal, nie ma, tak? Skandal, to się nazywa skandal, proszę Państwa. To, co Wy tutaj robicie, to się nazywa skandal. Panie Przewodniczący, jak Pan może się w taki sposób zachowywać? 4 obchody, lata pracy nad listą rankingową. Wiecie Państwo, jak wygląda ulica Kolberga? Wiecie, jak wygląda ulica Siemirackiego? Czy wiecie Państwo, jak te ulice wyglądają? Skandal, po prostu nie chce się Wam pracować w tyle. Skandal, wielki skandal. To jest głos przeciw wnioskowi Pana Estrela? Przeciwko całej koncepcji. Był Pan członkiem Komisji Architektury, wypisał się Pan z niej. Czy był Pan chociaż na jednym z obchodów w terenie? Panie Przewodniczący, apeluję do Pana dojrzałości i doświadczenia. Proszę stanąć na wysokości zadania i zablokować taką partacką pracę. To jest skandal. Październik, obchody 3. Ostatni w minionym tygodniu. Lata pracy, lata chodzenia, mierzenia, liczenia i dzisiaj my to wszystko wywracamy. Apeluję o rozsądek. Ulica Kolberga nadaje się do remontu. Wypracowaliśmy listę rankingową. Pracowici radni, z posiedzenia na posiedzenie, obchód, fotografie. I teraz chcecie to Państwu wszystko wywrócić. Panie Przewodniczący, apeluję do Pana dojrzałości, człowieka, który zajmował się remontem rynku głównego. Proszę stanąć na wysokości zadania i począsnąć radą. Bo to jest skandal, co się dzieje. Skandal w biały dzień. A przede wszystkim wiceprzewodniczącego, który naprawdę jest nas tym Krzysztofowi oskarżający. Nie. Dokładaliśmy wniosek, że ma być bez dyskusji poddane pod głosowanie poprawka. Poprawka nie jest przegłosowana. Jednej z najważniejszych spraw dzielnicowych. Skandal. Proszę, głosujemy w takim razie poprawkę. Kto jest za przyjęciem poprawki? Jeszcze osób jest za przyjęciem poprawki. Kto jest Państwa przeciw? Do tego są zdolni radni. Skandal. Osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? Ja zgłaszam wotum przeferatu. 13 głosów za, przeciwko, zero. Proszę Państwa, głosujemy wniosek Pana w tej chwili Rosnera o głosowanie bez dyskusji, tak? Tak. Kto jest Państwa za przyjęciem tego wniosku? Skandal biały dzień. 13 osób jest za. Kto jest przeciw? Tak, Rzeczpospolite na Sejmie Niemym sprzedaży. Jak Pana Rosner teraz? Zero. Panie, pan skandal nic nie zawodował. Proszę Państwa, wnioski głosowania. Co Pan do roboty? Proszę o kartę. To jest skandal. Nasza praca jest w ogóle bez sensu. Zniszczycie kompromitacji radnych przed gościem. Skandal. To nie skandal, Pan. To jest kompromitacja. Skandal. Wielki skandal. Pracę wszystkich radnych z komisji wrzucił Pan w tej chwili do kosza. Ja. Tak, Pan. Ale co najciekawsze, to Pan Stęczek się przychylił do tego. Tak. Przewodniczący komisji. Nie. To jest skandal. 6 godzin chodzenia na zimnie. Nie chodzimy może. Jedyne wyjście czy nie, to nie ma sensu. To jest ciekawe. Za. Pan Baron Krzysztof? Przeciw. Pan Baron Wiesław? Przeciw. Pan Baron Tomasz? Za. Pani Krasiewicz-Halina? Za. Pan Jakubowski Wojciech. Za. Pan Kostrykiewicz Wojciech nieobecny. Pani Krok, Jakobszyk Katarzyna. Za. Pan Trzeszkowski. A, to ja. Za. Pan Michalski nieobecny. Pan Rafał. Za. Pan Orski Marcin. Przeciw. Pani Piteria Wiga. Przeciw. Proszę? Przeciw. Pan Rostel Michał. Za. Pan Stęczek Olga. Za. Pan Speruda Michał. Za. Pan Szybra Maciej. Przeciw. Pani Tylek Anna Maria? Za. Pan Wydawczyk Bogumił? Za. Pani Wyszyńska Elżbieta nieobecna. Proszę? Jest obecna. Jestem jeszcze obecna, głosuję przeciw. Pani Zarzycka Rzecznik. Ale teraz już wychodzę. Panie Trzeszkowski, co Pan zrobił z siebie? Co Pan z siebie zrobił? Nie. Proszę Państwa, za 13 przeciw 6 trzymało się 0 osób.